Audioteatr zaprasza. Skrzat od ogonów. Ale zapachy. Mikołajowa chyba babeczki piecze. Nie będę wchodzić do kuchni, żeby nie przeszkadzać, ale nawąchać się tu można. Hej, pakowaczek! Hej, hej! No hej, co tam nowy? Nie jestem już nowy! Nie? No skąd? Dostałem swoje pierwsze zadanie. Jestem już zadaniowy, pełną gębą elf z fabryki. Jestem potrzebny, mogę pomagać przy prezentach. No, to kim teraz jesteś? Jestem ogoniasty, zajmuję się ogonami. Przyprawiam ogony koniom na biegunach i te piękne różowe dla jednorożców i takie kolorowe dla smoków i takie kudłate dla pluszowych psiaków, takie fikuśne dla kotów, lampartów i małpiatek i takie ciupinkie dla słoni w karawce i takie okrąglutkie dla pluszowych misiów i wiesz co? Nie uwierzysz, przyprawiałem też ogon dla kasku. Dla kasku? No ale weź, no jak dla kasku? No, mówiłem, że nie uwierzysz. Ale taka moda. I taka Laura pisała w liście, że chciała kask rowerowy z ogonem. Z fioletowym, puszystym ogonem. Okrągły kask z puszystym ogonem. O, jak ja to zapakuję? No, nic się nie martw, pakowaczek. Ja ten ogon to na taki zaczep przytwierdziłem. To zapakujesz osobno kask i już się Laura ucieszy. A potem odpakuje ogon osobno. I znowu się ucieszy, bo przecież ogon też chciała dostać pod choinkę. A na koniec się połapie, że można ogon na zapięcie przytwierdzić do kasku i ucieszy się po raz trzeci. Ekstra, co? Wiesz co, ogoniasty? Nadajesz się do tej roboty. Dobry jesteś. Takich elfów nam trzeba. Oj, nie. O, daktylowy Alfredziku, coście narobili? Cała śmietana się stukła. Co wy, maluchy? Nic po nie małe. Nie macie co robić? Co wy tu w ogóle robicie? Pani Mikołajowo, my tu nic nie robimy. No, właśnie widzę. No bo nowy już nie jest nowym, tylko ogniastym. I wymyślił świetnie. Moje kochane skrzaty, zbliżają się święta. Krem się sam nie ukręci, a pierniczki same nie upieką. Mamy tyle pracy, że uszy mi się korkują, okulary parują i skarpetki prują. W fabryce piąta zmiana elfów już na kakao czeka, a wy mi śmietanę do rolady stłukliście. Ale pani Mikołajowo, przecież to nie my. Proszę do Wigilii mi w drogę nie wchodzić, bo jak się zeźle, to mi kapusta zgorzknieje i pierogi rozkleją. A tego byście nie chcieli, prawda? Nie, pani Mikołajowo. No, to się rozumiemy. A teraz proszę szybciutko stąd zmiatać. Ale gdzie? Jak to gdzie? Tam, gdzie nie będziecie przeszkadzać. Do warsztatu idźcie. Dobrze, pani Mikołajowo. Chodź do warsztatu Mikołaja. Tam będzie ciepło i miło. Wiesz co, pakowaczku? Ja myślałem, że ona jest jednak trochę milsza. Kto? Pani Mikołajowa? No, zawsze taka fajna i taki miły ma głos. I takie pyszne kakao robi. A tu nagle aż mi w pięty poszło. O, popatrz. Nie przejmuj się nic, ogoniasty. Wszyscy dorośli przed świętami tacy trochę poddenerwowani są. A to im się kapusta przypali, a wtedy śmierdzi. Oj, mówię ci, jak śmierdzi, jak kapusta się przypali.
Albo jeszcze gorzej, jak się zupa zważy. No to chyba najgorzej, jak się zupa zważy. Albo jak się pierogi w gotowaniu rozkleją. Albo jak drożdżowiec opadnie. Albo jak lukier na Mazurku nie zgęstnieje. Ogoniasty! Co? To nie te święta. Jak nie te? Święta to święta. No niby tak, ale mazurka to się akurat na Wielkanoc piecze. Najgorzej, jak trzeba stać w kolejce po karpia. No rzeczywiście, kiepsko. Albo jak się śledź popsuje. O fuj. Albo jak się okaże, że myszy grzyby na grzybową zjadły. A wiesz co? Najgorzej to jak kot na choinkę wejdzie. Albo jak trzeba lampki rozplątać. No, albo jak trzeba znaleźć tę jedną, co nie działa, bo jak ta jedna nie działa, to wszystkie nie działają. Dzień dobry, Mikołaju. O, raczej dobry wieczór, moje elfiki. Wchodźcie, chłopaki, wchodźcie. Przemarznęliście chyba do kości. Ile to my mamy dziś stopni? O, -6. Opakowaczek jak zwykle bez czapki. Mam nauszniki. Nauszniki są na jesień. Zimą to się w czapce chodzi. No, a nasz ogoniasty proszę bez rękawiczek. Palce ci odmarzną. Nie odmarzną. Trzymałem w kieszeni. No jasne, na wszystko macie odpowiedzi. Idźcie do stolika, napijcie się gorącej herbaty, bo ja tu bardzo ważny projekt kończę. Jeszcze teraz to, jeszcze teraz tamto, tamto, potem teraz to. Mikołaju, co to za projekt jest, co go właśnie robisz? No widzicie, bardzo ważny. To jest bardzo ważny projekt. No ważny, ważny, ale jaki? No taki super ważny i jeszcze w dodatku tajny. Muszę tylko tutaj ten wichajster. Mikołaju? Tak? Co to jest wichajster? Wichajster to wichajster. Cyngwajs taki. Mikołaju? Tak? A co to jest ten cyngwajs? No cyngwajs to wichajster. Wichajster to cyngwajs. Takie, no takie tam. W tym konkretnym przypadku to akurat korbełka jest. To jest takie słowo? Korbełka? Nie, właściwie to nie ma takiego słowa. To moje własne słowo. Tak mówię na malutkie korbki. A jak mówisz na duże korbki? No, na duże korbki mówię korby. Mikołaju? No tak, moje kochane elfiki. A co to jest? Co takiego, ogoniasty? No, to. To tu. Ojejku.
Ach, to był mój słoik z zapasowymi wkrętakami. A co to są takie wkrętaki? To takie śrubki, tylko inne. A po co ci był ten zapasowy słoik? Na wszelki wypadek. A co to jest ten wszelki wypadek? Taki wypadek, który ma szelki. Aha! Teraz to tu, a to tam. Mikołaju! Dość, już dość. Idźcie sprawdzić, czy nie ma was gdzie indziej. Święta zapasem, a ja projektu nie mogę przez was skończyć. Idźcie do Rudolfa, w stajni siedzi. Pewnie się nudzi. No już. Idźcie. Dobrze, Mikołaju. Wreszcie spokój. Miałeś rację, pakowaczku. Przed świętami to jest tak nerwowo, że nawet świętemu cierpliwości brakuje. Nie przejmuj się. Przejdą święta i im też przejdzie. No tak, ale świąt już nie będzie. Głowa do góry. Jak chcesz, to opowiedz mi jeszcze o tych swoich ogonach. Nie tam. No, to ja ci opowiem o pakowaniu. Chcesz? No, jak chcesz. Widzisz, ogoniasty, pakowanie prezentów to jest bardzo ważna i poważna sprawa. My, skrzaty pakowacze, mamy własną filozofię kokardkowo-papierową. A o co chodzi z tą filozofią? Chodzi o to, że pakowanie jest ważne. Po opakowaniu widać, jak bardzo kogoś lubisz. Im więcej gwiazdek, bałwanków, kokardek, tym bardziej widać, że lubisz bardziej. Rozumiem. To co? Wchodzimy do Rudolfa? No jasne. Rudolf jest świetny. O, a to ci niespodzianka. Cześć, pakowaczku. O, i nowy z tobą jest. Już nie jestem nowy. Jestem już ogoniasty. Ogoniasty? Świetna fucha. Winszuję. Ogony to fantastyczna sprawa. Wiesz, Rudolfie, poszukam u siebie, może znajdę jakiś fajny, puszysty ogon, który by do ciebie pasował. No przecież ja już mam swój ogon. Patrzcie. Niezbyt imponujący. Może chciałbyś taki większy? Bardziej puszysty. Ten ogon jest zupełnie fantastyczny i jest mój. Mój własny. Dobra, chłopaki, co tu robicie? Wiesz, Rudolfie, tak wpadliśmy trochę pogadać, pobawić się, bo wszyscy zajęci i nam się trochę nudzi. Nudzi wam się? To niemożliwe. Święta tuż, a wam się nudzi? No właśnie, my już wszystko zrobiliśmy. Napracowaliśmy się bardzo. To teraz nam się nudzi. To świetnie się składa. Mam jeszcze 3 racicki do wyglancowania. Proszę, możecie glancować. Wiesz co? Mnie się wydaje, Rudolf, że nikt nie potrafi tak wyglancować raciczek jak ty sam. Spójrz na nas. Ja ci mogę raciszki zapakować, okleić w gwiazdki i w bałwanki. To bez sensu. No, też tak myślę. A ogoniasty może ci przyprawić po jednym ogonie do każdej nogi. Nie. To już zupełnie bez sensu. Wobec tego usiądźcie sobie tam w kątku i starajcie się nie przeszkadzać. To nudne. Ale konieczne. Rudolf! No? A co to jest? Nie dotykaj. A dlaczego? Bo popsujesz. Nie popsuję. Możemy się tym pobawić? Nie. Ale dlaczego? Bo to nie jest do zabawy.
Skąd wiesz, że nie do zabawy? Przecież nawet nie patrzysz. Bo tam nie ma nic do zabawy. Rudolf? No? Chodź się z nami pobawić. Nie mam czasu. Nudzi nam się. Ogoniasty! Ogoniasty, patrz! Co? No tu! Ale super! Ojej! Na wszystkie połamane płozy w sankach. We elfiki niesforne, we skrzaty nieposkromione. Toż to 754 dzwonki z sań, które ledwo co godzinę temu rozplątałem. Coście narobili? Rudolf, nie gniewaj się. Przepraszamy. One tak ślicznie błyszczały. No pewnie, że błyszczały, bo je polerowałem północy. A teraz patrzcie tylko, całe w kurzu. Więcej z was problemów niż pożytku. Idźcie się pobawić na dworze. Śnieg spadł, możecie się śnieżkami porzucać albo bałwana ulepić. I nie wchodźcie mi do stajni aż do nowego roku. Dobrze, Rudy. Tylko nie Rudy. Rudolfie. Wiesz co, pakowaczku? Ja chyba wcale nie lubię świąt. No, trochę smutno jest, jak tak wszyscy tacy zajęci i zdenerwowani. Przecież myśmy nie chcieli nic złego. No, nie. To co będziemy robić? Może rzeczywiście porzucajmy się śnieżkami? Nie mam ochoty. Mikołaju, kolacja już gotowa. Dzisiaj jabłecznik z jabłecznikiem. Widziałeś gdzieś nasze dwa małe nicponie? To znaczy ogoniastego i pakowaczka? A nie było ich u ciebie? Właściwie to byli, ale jak śmietanę stłukli... W zasadzie to nie oni stłukli. Siedzieli pod drzwiami i się o nich potknęłam. O, źle wyszło. Wysłałam ich do twojego warsztatu, żeby mi się pod nogami nie kręcili. Oj, rzeczywiście źle wyszło. Przyszli do mnie, ale ojej, nie miałem dla nich czasu, bo ten wichajster chciałem przymocować. Co takiego chciałeś przymocować? No cyngwajs taki, korbełkę, znaczy... Korbkę małą, a zresztą nieważne. Skrzaty zbiły słoik z wkrętakami i wysłałem ich do Rudolfa. To dzwoń do stajni, bo jabłecznik z jabłecznikiem wystygnie. Dobry wieczór. Tu Rudolf z czerwonym nosem i wyglancowanymi raciczkami. Czym mogę służyć? Halo? Halo, dobry wieczór, Rudolfie. Rudolfie, tu święty. Jest u ciebie może pakowaczek z ogoniastym? No wiesz, święty, byli, ale nic po nie tak narozrabiały, że musiałem się ich pozbyć. Jak to pozbyć? Nie no, Mikołaju, spokojnie. Kazałem im pobawić się gdzie indziej. Oj, niedobrze. To się narobiło. Mikołaju! Biedne maluchy. Mikołaju, patrz! Gdzie? Przez okno patrz. Nasze szkraby bawią się grzecznie w ogrodzie. Bałwana lepią i śnieżkami się rzucają.
Wiesz co, Mikołajowo? Coś chyba pokręciliśmy z tą magią świąt. Za szybko ten świat pędzi, za szybko. Zostaw, kochana, ten jabłecznik z jabłecznikiem. Niech stygnie. Później się odgrzeje. Chodźmy do elfików. Porzucać się śnieżkami. A wiesz, stary brodaczu, masz rację. Radość jest najważniejsza w świętach. Pal licho, stygnący jabłecznik. Chodźmy. Uwaga! Leci super śnieżka! Mikołaj! Święty! Chowajcie się, elfiki! Jestem mistrzynią śnieżek! Mikołajowa! Hurra! Czy można dołączyć? Rudy! Ja się dam Rudiego. A masz. Rudolf jestem. A teraz leci! Leci! Uwaga na kołnierz! Pakowaczek rzuca! Nie tak mocno! Zimno, zimne. Takie właśnie święta każdy elfik chciałby mieć. Wyglancowane raciczki są. Może i są ważne, prawie tak ważne, jak dobrze zamontowana korbełka i pierogi z kapustą i jabłka. Jabłecznik z jabłecznikiem, ale najważniejsza! Tak! Najważniejsza jest magia świąt! Uwaga! Bohaterom głosów użyczyli elf ogoniasty Darek, elf pakowaczek Karolina, Rudolf Łukasz, Mikołajowa Ania, Mikołaj Przemek. Scenariusz napisała Karolina.